Lanie w hicie Ekstraklasy. Wielka firma na deskach. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa 1-3 w 7. Kolejce PKO Ekstraklasy. Pokaz siły zespołu Rakowa Częstochowa w Zabrzu. Lider Ekstraklasy pokonał Górników na ich terenie 3-1 i po 7 kolejkach utrzymuje przodownictwo w ligowej tabeli. Dwie bramki zdobył Iwi Lopez, dla którego są to premierowe trafienia na polskich boiskach. Przed hitem jesieni w obu zespołach doszło do przetasowań w wyjściowych składach. Po raz pierwszy w tym sezonie na ekstraklasowe boiska wybiegli tacy piłkarze, jak Aleksander Paluszek i Oskar Zawada. Ten pierwszy zastąpił kontuzjowanego w Górniku Michała Koja, a Zawada zakażonego koronawirusem Marcina Cebulę. Dopiero drugi raz w bieżących rozgrywkach w częstochowskiej ekipie widzieliśmy Marko Poletanowicza, a 20-letni Krzysztof Kubica pierwszy raz w swojej karierze zagrał od pierwszej minuty. Od początku grał też Iwi Lopez, który w ataku Rakowa zastąpił Władysława Gutkowskisa, nie do końca zdrowego po powrocie z reprezentacji Łotwy. Zaczęło się od obustronnych faulów, co było zapowiedzią tego, jak będzie wyglądał mecz na mokrym boisku. Gra jeszcze nie rozkręciła na dobre, a już było 1-0 dla gospodarzy. Jeżeli ktoś zastanawiał się, co w nieco przemeblowanym składzie Górnika robi na prawym skrzydle Roman Prochaska, to Słowak dał odpowiedź w pierwszej ofensywnej akcji Górników. Idealnie dośrodkował na głowę Bartosza Nowaka, który przymierzył tak, że Jakubowi Szumskiemu nie zostało nic innego, jak wyciągnąć piłkę z siatki. Dla 27-letniego pomocnika było to gol numer 3 w bieżących rozgrywkach. Zaraz potem ponownie było niebezpiecznie pod bramką Rakowa po dośrodkowaniu Alasana Mannecha. Goście odpowiedzieli groźną akcją Zawady, który znalazł się w sytuacji sam na sam, ale świetnie interweniował Martin Chudy. Była to 10 minuta spotkania. Mecz był żywy, szybki, a na murawie sporo się działo. Zaraz potem, w kolejnej sytuacji sam na sam, strzelał Lopez posyłając piłkę obok słupka. Zabrakło niewiele. Częstochowianie szybko chcieli odrobić jednobramkową stratę i atakowali. W 18 minucie kolejna dobra interwencja Chudego, który dalekim wybiegam ratował sytuację. W odpowiedzi huknął i Imens, ale ciut niecelnie, a po strzale głową Kubicy bramkarz Częstochowian zatrzymał piłkę tuż przed linią bramkową. W 20 minucie było już 1-1. Patryk Kune zagrywał w kierunku Lopeza, błąd popełnił nie dość skutecznie interweniujący Mannech i Hiszpan mógł się cieszyć z premierowego trafienia w Ekstraklasie w swoim czwartym meczu. W chwilę później trafił Zawada, ale był na spalonym i gol nie został uznany, a w 23 minucie Chudy kapitalnie wybronił piłkę po uderzeniu Frana Tudora. To było prawdziwe oblężenie i nawałnica w wykonaniu zawodników Rakowa. Górnik w tym okresie nie potrafił wyprowadzić piłki ze swojej połowy, a goście co chwila wykonywali groźne w swoim wykonaniu rzuty rożne. W pierwszych dwóch kwadransach wykonywali ich aż 6. W 31 minucie było już 2-1 dla ekipy spod Jasnej Góry. Ataki przyjezdnych dały efekt w postaci gola w wykonaniu Dawida Tijanicia, który w sytuacji sam na sam ładnym technicznym uderzeniem posłał piłkę do siatki. W 36 minucie do siatki po błędzie Szumskiego trafił Jimenez, ale po interwencji VAR gol Hiszpana przez sędziego Tomasza Kwiatkowskiego nie został uznany, bo wcześniej był spalony. Zaraz potem piękną indywidualną akcję przeprowadził Nowak, ale Jimenez nie wykorzystał dobrego dośrodkowania główkując niecelnie. Jeszcze przed przerwą z dystansu uderzał Igor Sapała, ale piłka minęła cel, a do dośrodkowania Zawady nie zdążył Lopez. Na przerwę z zasłużonym jednobramkowym powodzeniem schodzili goście. Drugą część gospodarze zaczęli ze zmianą. W miejsce Paluszka na środku obrony grał debiutant, pozyskany w ostatnim dniu okienka transferowego Stefanos Evangelou. Raków dalej prezentował jednak swoje i atakował. W 49 minucie z wolnego strzelał Poletanowicz, ale nad poprzeczką. Z drugiej strony mocno uderza Mannech, ale Szumski złapał pikę. Tymczasem w 51 minucie gol na 3-1 w wykonaniu Iwi Lopeza. Hiszpański napastnik wykorzystał fatalny błąd Adriana Gryszkiewicza, przejął piłkę i mocnym strzałem posłał piłkę do siatki. Jak po tej bramce grał lider PKO Ekstraklasy? Dalej starał się atakować.
Częstochowianie dominowali w środku pola, nie pozwalając rywalowi na wiele, to znaczy na praktycznie nic. Nie pomagały też kolejne zmiany przeprowadzane przez trenera Marcina Brosz. Przez godziny gry szkoleniowiec Górnika przeprowadził ich aż 4. Na niewiele się to jednak zdało. W końcówce szaleńcze tempo osłabło. Gospodarze nie potrafili znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego przeciwnika, a częstochowianie nie kwapili się już z takimi atakami jak wcześniej. Zresztą w 67 minucie trener Marek Papszun zdjął z boiska najlepszego na boisku Iwi Lopeza. W 79 minucie kolejny błąd Zabrzan w defensywie, niewykorzystany jednak przez rezerwowego dzisiaj Gutkowskisa. Skończyło się tylko na kolejnym rożnym dla przyjezdnych. Kilka minut przed końcem bliski szczęścia był rezerwowy Piotr Krawczyk, ale skończyło się na strachu gości. Raków dzięki wygranej ma już 16 punktów na koncie, Górnik o 3 mniej. Zabrzanie, rewelacja początku rozgrywek, w 3 ostatnich meczach zdobyli ledwie 1 punkt. Częstochowianom nie przeszkadzają nawet zmiany w składzie. Autor, z Zabrza Michał Zichlarz.